Serdecznie Państwa witam. Teraz jestem przed ulem numer 14. To jest podkarpacki Buckfast. I też dzisiaj mamy ten 17 czerwiec. Teraz akurat się pięknie rozpogodziło, słońce świeci, jest widok. Tak, muszę sobie zobaczyć, skąd ramki brać do wkładania w gniazda, które wędza odpada. Już pszczoły rabujące się kręcą. No, podkarpacki Buckfast coś tam zbiera. Tylko no, ta ramka się nie nadaje. Także muszę sobie parę ramek zobaczyć. Popatrzcie się. Nie wszystkie, ale niektóre się wzięły za robotę. Coś musi być. Także pustych ramek tu w tym układzie nie pójdzie w gniazdo, bo nie ma. O, tu jest pusta ramka. Ta pójdzie. Zobaczę jeszcze, w jakim stopniu wędza odrobiona. Nie odrobiona. I proszę Państwa, muszę ustabilizować to gniazdo. Gniazdo przystosować już do rozwoju pszczół, które pójdą w zimie, które będą przygotowywały na zimę inne pszczoły, żeby tych pszczół było jak najwięcej. Niestety, moją błędną polityką ograniczyłem niektóre rodziny bardzo w czerwieniu. Ale mając na uwadze lata poprzednie, jak to wszystko wyglądało z wędzą w ulu, w tym roku już wyciągnąłem wnioski. Nie szukałem tego w książce, w internecie, tylko w swojej praktyce. No, jest miseczka matecznikowa. To jest ten mój podkarpacki Buckfast. To jest pszczoła bardzo pracowita. Ale one będę musiał chyba przed zimą pociągnąć jaskółczym zielem, bo w pierwszym roku, gdy ją zamnożyłem, to ona mi się pięknie rozwijała, potęgę tworzyła, choć była na małym ulu. A teraz nie rozwija się do takiej potęgi, jaką bywała. I tu na szczęście prawdopodobnie wycofałem, bomba sezonu, wycofałem ramki z wędzą wcześniej, te dwie co są w miodni. No i miseczki matecznikowe na grandę robią te dziewczyny. Ta ramka, dam ją na koniec ula, bo jest bardzo taka stara, wyrobiona. To ostatnie ramki z gniazda zawsze są usuwane. No i tu jest nowa ramka, drodzy Państwo. Nowa ramka. Co na tej nowej ramce? No jest ładnie zaczerwiona. Ładnie zaczerwiona. Trzeba będzie ją przestawić bliżej centrum gniazda. Ta zu nie jest taka nowa. O, i tu tak by sobie chciały zrobić matecznik ratunkowy, bo miseczka jest założona.
i nie możemy w tym im przeszkadzać. Niech sobie zmienią matulę. Niech sobie zmienią matulę. Tylko kwestia, żeby tego wszystkiego nie rozgrzebywać. Bo tu podejrzewałem o wymianę matki już, tylko nie byłem pewny, czy doszło. Ten plaster jakiś taki pogryziony. Raczej on musi pójść też na koniec. Prawdopodobnie niesymetrycznie osadzona węza. No tu ładnie plaster odrobiony. Zarobiony, nie odrobiony. Pszczoła, jak Państwo widzą, taka krasa jak ulu numer 1. Bo to matki, to są siostry. No niestety, ale tą ochrzciłem podkarpackim bakwastem. No i tu są miseczki. Prawdopodobnie szykuje się cicha wymiana matki. No i tu mamy ten mój jedyny plaster z węzą, który powinien być pięknie odrobiony. Jak Państwo widzą, nic tu nie jest zrobione. Pszczoły go olewają, można powiedzieć. No i tu trzeba te pszczoły począsnąć. A inny plasterek przynieść, który już mam opatrzony. Mam tu plasterek opatrzony. Nie będzie za brzydki. Rabunki dość ostre. Jest ten plaster dość ciemniawy, ale dam go na koniec. Taka rada. Na sam koniec i wszystko. To się go jesienią wycofa. A teraz popatrzę, co na tym plastrze. Tyłek. Tyłek. I nic więcej. Żadnych mateczników nie widać. I gdy tu nie dojdzie, drodzy Państwo, do cichej wymiany matki, to prawdopodobnie ta matka tej zimy nie przestąpi. Tak się to kończy. Niestety. Wiem to z praktyki. Ale pszczółki na pewno zrobią wymianę. No bo tu zakładały mateczniki i ścinały i tak w kółko było. Co tu jest? Aha, ten czerw, dobre. Co to za ramka? Co na tej ramce jest? Tak, są miseczki mateczniczkowe. Także tu nie ma co grzebać, ingerować. Niech sobie powymieniają, niech sobie zrobią tak, jak im najlepiej to odpowiada. A wtedy będzie dobrze. Mimo że rodzina nieliczna, no bo weszły w pole, ale ona bardzo dobrze wypada na tle innych moich rodzin. Nieliczne pszczoły
rabujące się kręcą. O i tak, drodzy Państwo, ułożyłem sobie gniazdko na zimę, na rozwój przedzimowy, zimowy, tak żeby matka miała gdzie czerwić. No i tym pokazem serdecznie się z Państwem żegnam.